Przepraszam, przekręciłem. Proszę Państwa, przechodzimy do druku 524. Referuje ponownie Krzysztof Kaczor. Wnioskuje się do zawodu infrastruktury komunalnej i transportu o analizę możliwości wprowadzenia alternatywnych rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa przy ulicy Księcia Józefa na odcinku pomiędzy Kamedurską a Pajęcą, które będzie można zrealizować w ramach kwoty przewidzianej przez Radę Dzielnicy na realizację. To jest powtórzenie nazwy zadania. Cytem wnosi o wprowadzenie wizji lokalnej w udziale przedstawicieli RD7. Realizacja inwestycji według aktualnej koncepcji może kosztować o kilkaset tysięcy więcej niż pierwotnie zakładano, dlatego prosimy o przeanalizowanie alternatywnych rozwiązań, takich jak jakby zasypanie rowu i wysypanie wiru w tym miejscu. Oczywiście z wykonaniem odpowiedniego drewna, albo zastosowanie kawałka takiego jak na pozycjach, żeby nie było potrzeby przekładania wodociągu lub ograniczenie zakresu wycofowego zadania. I tu jest powtórzenie na tym odcinku, jest to błąd redakcyjny. I na tym odcinku wiele osób zostało potrąconych, skutki niektórych wypadków były śmiertelne. To jest powtórzenie, tak jak wcześniej uchwalę. Przepraszam za te błędy redakcyjne. Faktycznie tutaj krytyka jest ze strony Państwa słuszna. Efekt jest mamy niedługo czasu, dlatego tak. Jeśli nie, to nie ma przez tego problemu. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest zgodne z prawem. Szanowni Państwo, czy ktoś chce zabrać głos? Proszę pana. Ja mam podstawowe pytanie. Czy ktoś z Państwa wie, czy zasypanie rowu melioracyjnego przy drodze wojewódzkiej w ogóle jest zgodne z prawem? Oczywiście, że nie jest. W drenażem, czyli odprowadzenie wody, to jest drenażem. Jest napisane, że z drenażem, no. Oczywiście jest wykonanie odpowiedniego drenażu. To jest drenaż, no to wtedy można to zrobić. Czyli ja wiem, że pan Krzysztof Kwarciak najlepiej się zna na wszystkim, ale ja bym wolał, żeby w tej sprawie wypowiedział się specjalista od drogownictwa. To się wystarcza, czyli nie zbudujemy o to. To jest tylko przykład, bo my tutaj właśnie po to jest uchwała, żeby się specjaliści wypowiedzieli. A zgadzam się, że też chcemy, żeby się specjaliści wypowiedzieli, bo to jest ta uchwała, więc nie rozumiem, w czym jest problem. Nie wiem, czy to jest. Ktoś jeszcze ma Piotrek? Ja mam taką propozycję, może wcześniej uszczegółowienie podstawy, dlatego to się uczynają właśnie tak, żeby rozwiązać kropkę, a nie podawanie pośrednią się rzeka. Nie, on już powie się ktoś na ten temat. Tyle z ekipy. To nie na prosto. Rozumiem, że chodzi o rurę zasypaną drzwi. Nazywamy, no też się narazimy w pewien sposób, że będą się z nas troszeczkę śmiać. Nie będą się śmiać, bo nie będą, bo tak się robi, ale jeżeli jest, bo to jesteśmy grupą ludzi, że jeżeli ktoś zauważa stylistyczny błąd merytoryczny, to tak, to ja myślę, że to nie ma. Czy ktoś z Państwa do projektu uchwały poza tym, co było rozmawiane wcześniej? Czy ktoś z Państwa do tego projektu uchwały się coś wnosi? Proszę. Panie Przewodniczący, z mojej wiedzy do tego projektu uchwały właśnie powstaje poprawka. Wiem, to ja czekam na to, tak. Ale czy ktoś jeszcze coś innego niż poruszony przez pana Piotra temat? Nie, rozumiem, czekamy na poprawkę. Proszę Państwa, to ja sobie pozwolę na chwilkę. Jeśli uchwały jak najlepiej, bo warto. To nie chodzi o to, żeby sobie dokuczać, że ktoś, każdy z nas ma prawo się pomylić. Ja też nieraz się pomyliłem, zostałem poprawiony, jak coś pisałem. I nigdy nie miałem w tym problemu. Czy warto, żeby od nas dokumenty wychodziły jak najlepiej na dziękuję. A jeżeli się nie znamy, to najlepiej nie piszmy, jak mamy pewność. Tak jakbyśmy dostali na maila chociaż godzinę wcześniej, też byśmy zwrócili okiem.
Przepraszam pana radnego, pan radny był na zarządzie. Naprawdę, proszę nie robić takich rzeczy, bo to by oznaczało, że pan radny tylko na piśmie potrafi odebrać informacje z zarządu. Ewa. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta.